Kąt, którego tangens wynosi pół ma miarę 0,46 radiana. Tangens tego kąta, czyli tangens kąta 0,46 równa się jedna druga. O tangensie możemy myśleć jako współczynniku nachylenia końcowego ramienia kąta. Pod warunkiem oczywiście, że jego początkowe ramię leży na osi X, czyli 1 druga to nachylenie tej półprostej i tak na oko Zgadza się, ten odcinek jest połową tego odcinka. Tangens jakich innych kątów wynosi jedna druga. No to przyjrzyjmy się, jakie mamy możliwości. Pierwsza możliwa odpowiedź to nasz początkowy kąt ten na wykresie 0,46 radiana plus pi drugich. W stopniach pi przez 2 to 90 stopni, czyli kąt z pierwszej odpowiedzi będzie wyglądał tak. To jest kąt pi drugich. I tak na oko widać od razu, że nachylenie tego kąta zdecydowanie różni się od nachylenia pierwszego żółtego kąta. Ich końcowe ramiona są do siebie prostopadłe, bo do pierwszego dodaliśmy pi drugich. Na pewno nie mają takiego samego nachylenia, więc na pewno nie mają takiego samego tangensa. Możemy śmiało tę odpowiedź wykreślić jako niepoprawną. Druga możliwa odpowiedź to pi minus 0,46. Kąt pi radianów to taki, którego końcowe ramię leży na ujemnej części osi x. Od pierwszego ramienia musimy obrócić się o kąt półpełny i od tego odejmiemy 0,46, czyli ramię końcowe tego kąta będzie gdzieś tutaj. Miara tego kąta to 0,46. Jeżeli porównamy to do naszego pierwotnego kąta, to jego końcowe ramię w symetrii względem osi y pokryje się dokładnie z końcowym ramieniem kąta pi -0,46. I znowu widać wyraźnie na oko, że te dwa ramiona nie mają tego samego nachylenia. Zdecydowanie się od siebie różnią. Wygląda na to, że ich współczynniki, współczynniki nachylenia są do siebie przeciwne. Też możemy tę odpowiedź wykreślić jako niepoprawną. Następna to pi plus 0,46. Jeżeli do kąta o mierze 0,46 dodamy pi radianów, to przemieścimy się o połowę okręgu jednostkowego. Dodamy kąt półpełny, czyli ramię końcowe będzie tutaj. Inaczej mówiąc ramię to z ramieniem końcowym kąta 0,46 jest współliniowe. Razem tworzą prostą. Kąt pi plus 0,46 to ten kąt. Jeżeli ramiona tych dwóch kątów są współliniowe, to znaczy, że mają identyczne nachylenie. Ich współczynniki nachylenia są równe. W takim razie tangensy tych kątów też są równe. Zaznaczamy jako prawidłową odpowiedź. Widzieliśmy to w poprzednim wideo, w tym, w którym badaliśmy różne symetrie funkcji tangens. Jeżeli mamy dany jakiś kąt i dodamy do niego pi, to tangens tego kąta się nie zmieni. Możecie zajrzeć do tego wideo, ma ono tytuł Własności tangensa symetria. Znajdziecie ten film na liście podstawowe własności trygonometryczne. Sprawdźmy jeszcze ostatnie dwie możliwości. 2pi minus 0,46. Ile to jest 2pi? Jeżeli to jest 0, 0 stopni albo 0 radianów, to obrót o 2pi powoduje powrót w to samo miejsce. Czyli końcowe ramię kąta znowu znajdzie się na osi x. I od tego odejmujemy 0,46, czyli końcowe ramię kąta znajdzie się tutaj. I znowu wygląda na to, że nachylenie tego ramienia jest przeciwne do nachylenia pierwszego naszego kąta o mierze 0,46. W związku z tym te kąty nie będą miały takich samych tangensów. Skreślamy. W ostatniej możliwej odpowiedzi mamy podobne zjawisko ale do 2 pi tym razem dodajemy 0,46 albo do 0,46 dodajemy 2 pi. Zróbmy to właśnie w tej kolejności. Tu jest kąt 0,46 i dodajemy 2 pi, czyli obracamy się o kąt pełny i wracamy dokładnie w to samo miejsce. Jeżeli wracamy w to samo miejsce, to nie tylko tangens będzie taki sam, jak przed dodaniem 2 pi, ale również sinus i cosinus i wartości wszystkich innych funkcji trygonometrycznych. Ostatnia odpowiedź jest OK.